Przemowy na pielgrzymkach są zawsze trudne z tego względu, że trzeba umieć wyważyć, żeby z jednej strony wpasować się w charakter tego wydarzenia. To nie jest charakter czysto polityczny, to nie jest charakter czysto zgromadzeniowy, ale z drugiej strony trzeba też uważać, żeby nie zacząć papieżyć. Bo mam nadzieję, że w jakiś sposób uda mi się tego dokonać. W kilku słowach postaram się. Powiedzmy sobie o tej miłości, dlatego że hasłem dzisiejszego dnia jest miłość. Że miłość nie spoczywa, ona się rozszerza jak ogień i pożera wszystko na swojej drodze. Tak, to wynika z samej definicji miłości, z tego względu, że miłość jest postawą. Postawa przejawia się w uczynkach. I my, niestety, z żalem to mówię, jako katolicy lubimy odrywać sobie miłość od rzeczywistości. Lubimy robić sobie z miłości jakieś abstrakcyjne pojęcie, które następnie możemy wałkować w dowolny sposób i albo każdy będzie zadowolony z tego względu, że nie zostanie ubodzony tym, co się powie, a przede wszystkim sami z siebie nie będziemy odczuwali żadnej powinności. Tymczasem miłość jest bardzo konkretna. Miłość, zresztą jak zostało powiedziane, ona nie istnieje sama w sobie, to nie ma czegoś takiego, ona przejawia się w uczynkach, jest postawą, ona nie jest abstrakcyjnym pojęciem, to trochę jak z odwagą. Louis w listach starego diabła do młodego napisał o odwadze, że odwaga nie jest tylko jedną z cnót, ale formą każdej cnoty w momencie zagrożenia, to jest w momencie jej największej realności. Piłat był litościwy, dopóki litość nie zaczęła mu zagrażać. Tak samo jest z miłością. Nie możemy kochać, nie możemy miłować, jeżeli nie będziemy przejawiali tego w uczynkach wtedy, kiedy ta miłość najbardziej boli, wtedy, kiedy nam najbardziej zagraża. Bo trzeba olbrzymiej miłości i olbrzymiej odwagi i olbrzymiego męstwa, żeby po 30 latach małżeństwa, kiedy, umówmy się, prawdopodobnie, nie w każdym przypadku, ale jednak uczucie wygasło, nie ma motylków w brzuchu, ale żeby miłować, to jest, żeby przy najdrobniejszych sytuacjach chwycić za tą starszą dłoń drugiej osoby i pomóc jej przejść, pomóc jej po raz kolejny w jakiejś codziennej, małej, domowej sytuacji, a być może, brzydko powiem, przepraszam, zmienić pieluchę. Trzeba do tego olbrzymiej determinacji, olbrzymiej miłości. Trzeba olbrzymiej miłości, żeby jako katolik i olbrzymiej odwagi, jako katolik, kiedy jestem wyśmiewany, kiedy wiem, że byli znajomi, być może aktualni znajomi, szydzą ze mnie i z moich wartości, żeby jednak po raz kolejny zademonstrować swoją wiarę. Wiarę w zbawienie. Bo ostatecznie właśnie o zbawienie toczy się gra. My tutaj jako, ja już eks, ale większość jako młodzież, o śmierci myśli w sposób zupełnie abstrakcyjny, bo to nie wiadomo kiedy będzie. Natomiast gra toczy się o zbawienie. Ja strzeznę, ty strzeźniesz, słuch o nas zaginie. Za 20 lat po naszej śmierci nikt nie będzie praktycznie o nas pamiętał. O większości z nas. Nikt nie będzie pamiętał. Pomyśl sobie o twoim pradziadku. Pamiętasz o nim? On nie istnieje już. Tutaj, na tej ziemi, nie istnieje. Nie ma go. Nas też tak nie będzie. Bardzo szybko. Gra toczy się o coś znacznie większego. Więc to, czy teraz tam ktoś będzie ze mnie się śmiał, czy ktoś będzie, nie wiem, czy ja będę miał chwilę przyjemności, czy nie będę miał chwili przyjemności, to jest rzecz absolutnie i całkowicie wtórna. Dlatego, że gra toczy się o zbawienie. I warto tak z taką wizją końca podejmować te codzienne decyzje, co jest oczywiście bardzo, bardzo trudne. Bo jak zostało tutaj powiedziane, ta miłość ona jest taka troszkę sprowadzona. Nie wiem, ktoś już dzisiaj powiedział, że... kolega Piotr Walczak powiedział coś właśnie w stylu, że katolik to ma być... że święty to nie jest fajtłapa. A niestety tak się często przedstawia katolików. Że katolik to ma być taka fajtłapa, poczciwa, prawda? Bo miłość tego wymaga. Miłość wymaga tego, żebym był sympatyczny i poczciwy i dawał sobie skakać po głowie.
No tymczasem oczywiście, owszem, tak, miłość to jest między innymi to, żeby w jakimś uczynku pomóc komuś, no tak bezpośrednio wziąć, nie wiem, pomóc mu odrobić razem z nim zadanie domowe na przykład, nie? Ale miłość to jest też sprzedanie liścia koledze, który ewidentnie się pogubił. To też jest miłość. Więc nie sprowadzajmy tego wszystkiego do takiego cukierkowatej definicji tej właśnie postawy, którą jest miłość. To tyle, jeśli chodzi o kazanie. A teraz, jeżeli chodzi o młodzież i o zgromadzenie młodzieży, jeżeli o coś mogę prosić, ja już to powiedziałem na jednym ze zjazdów, jeżeli o coś mogę prosić, to błagam was, nie bądźcie starcami, naprawdę. Nie bądźcie starcami, nie bądźcie kilkunasto, dwudziestokilkuletnią geriatrią. No błagam was, naprawdę. Zbyt dużo widziałem starców zaklętych w ciele kilkunastolatków i dwudziestokilkulastolatków. Zbyt dużo, serio. To jest organizacja młodzieżowa. Organizacja młodzieżowa ma prawo i powinna mieć pewien przypał, spontan i to tchnienie życia, a nie zaklęty w sobie kalkulator, który nie pozwala mi działać. A zrobię taki ruch, czy nie zrobię tego ruchu, a nie, bo ktoś tam źle coś o mnie powie. No powie źle i co z tego? Jesteś młodzieżą, masz do tego prawo, żyj. Pełnią życie, jak na młodzież przystało. Czołem Wielkiej Polsce!